Cześć! W dzisiejszym odcinku naszego poradnika opowiem Wam o prawidłowym zagalopowaniu. Prawidłowe zagalopowanie jest bardzo trudne i na etapie, gdy uczycie się galopować, można powiedzieć, że niewykonalne. Galop to trzytaktowy, energiczny chód konia. Kolejność stawiania kończyn jest następująca. Zewnętrzna tylnia noga, następnie równocześnie wewnętrzna tylnia i zewnętrzna przednia i na końcu wewnętrzna przednia noga. Żeby zagalopować, najpierw wykonuje się kilka półparad, żeby zmotywować konia, żeby podstawił zad. Będzie mu wtedy wygodniej. Następnie wewnętrzna łydka zostaje na popręgu, ma ona działanie aktywizujące, a zewnętrzną łydkę przesuwamy do tyłu, jakieś 10 cm za popręg. Siadamy w siodło i energicznym ruchem wypychamy biodra do przodu. Jest to wyraźny sygnał dla konia, żeby zagalopować. Najczęstsze błędy, jakie popełniają młodzi jeźdźcy, to siadanie w siodło zbyt szybko. Gdy długo jadą kłusem ćwiczebnym, kolano podnosi się do góry, noga przesuwa do przodu, przez co trudno jest przyłożyć łydkę. Jak się ktoś uczy dopiero zagalopowań, można spróbować zagalopować w półsiadzie z lekkim przyłożeniem łydki, czasami nawet z pomocą bacika. Mam nadzieję, że dzisiejsze wskazówki będą dla Was pomocne. Zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu luckyhorse.pl oraz do oglądnięcia kolejnego odcinka.